Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz w imieniu Galerii 111, która jest partnerem naszego dzisiejszego wydarzenia. A gościmy dzisiaj w bibliotece pana Jarosława Fischbacha, podróżnika i nie tylko, autora wielu interesujących książek. Rozmowę z naszym gościem będzie prowadził Mirosław Gendaj z Galerii 111. Przepraszam, że tak tyłem stoję, ale trochę uciekam z kadru. No i oczywiście tutaj technicznie i pomoże nas pięknymi zdjęciami i grafikami pani Marika Pirwelli, która pewnie mikrofon od nas również dostanie i będzie miała swój moment podczas spotkania. Drodzy Państwo, w drugiej części zachęcam również do zadawania pytań. To samo dotyczy się naszych gości, którzy się zgromadzili w internecie. Proszę na czacie pytać, przekażemy gościowi pytania. Zachęcam bardzo do aktywności. I cóż, udanego wieczoru wszystkim życzę. Polskie nazwy geograficzne na mapie świata to jest najnowsza książka pana Jarosława. My jesteśmy na ty, co prawda, ale będziemy tu chyba tą formułę zmieniać. Ja się nazywam Mirosław Gendaj, jeszcze raz się przedstawię. Witam Państwa w filii Biblioteki Miejskiej, filii numer 7. Witam również internautów w Polsce i na całym świecie. Tak, proszę Państwa, na całym świecie, bo dotarły do nas informacje, że spotkanie nasze będą oglądali Polacy w Australii, w Ameryce Południowej, w Argentynie i w Brazylii. Spotkanie poprowadzimy razem z Mariką. Marika to tak nie jest tylko tam do tej obsługi technicznej. Marika jest z tego powodu, że jest również geografem, jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista od geografii społecznej i turystyki, ale tak bliżej czy prywatniej to Państwo razem rozpoczęli studia na Uniwersytecie Łódzkim. Maryka trafiła do Szczecina, Jarosław został w Łodzi. I chciałbym rozpocząć to nasze spotkanie od takiego przedstawienia tutaj szerzej Jarka, bo mała jego biografia czy jest dosyć bogata i taka nie tylko podróżnicza, ale może po kolei. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w 78 roku, prawdopodobnie się nie mylę, to jest ten finał. Tak, Mirku, na razie wszystko się zgadza. Geografia, Uniwersytet Łódzki, zakończenie studiów w 78 roku. Pracownik naukowy na tejże uczelni 10 lat. I tutaj pan Jarosław jakby rozpoczyna swoje takie bogate życie, bo jesteśmy w bogatych czasach takich wydarzenia. To jest 78, później zaraz 80. I uczestnik, taki mocno zaangażowany uczestnik ruchu solidarnościowego. Opozycjonista, w końcu więzień polityczny PRL-u. Tak, z tym opozycjonistą to za bardzo bym nie przesadzał, ale faktycznie za swoją działalność 30 kwietnia 82 roku zostałem zatrzymany przez organy bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu. Przedsiębiorca, po zakończeniu pracy na uniwersytecie Jarosław zakłada jedno z pierwszych prywatnych polskich biur podróży, Turpol. W drugą stronę, Turpol. I wyczytałem, że to było 22 lata działalności, i
zdążyliście obsłużyć 160 tysięcy zadowolonych klientów. Tak, mam nadzieję, że zdecydowana większość z tych 160 tysięcy klientów była zadowolona, bo no, przyjemnie nam było, że byli to w dużej większości stali klienci, którzy wracali do biura. No to zmienimy troszkę nastrój. Fan Skaldów. I to taki zdecydowany. Wielki fan praktycznie od samego powstania zespołu Skaldowie, czyli zespół powstał w 65 roku, a ja gdzieś tam pod koniec lat 60. stałem się wiernym fanem, którym jestem do dzisiaj. Do tego jeszcze wrócimy, bo przy opisywaniu książek i jedną z pozycji, której autorem jest Jarosław, jest właśnie taki przewodnik szlakiem Skaldów, ale do tego wrócimy przy opisywaniu książek. No właśnie, tu tak jakby w tym duchu takim niepodróżniczym mam tu zapisane: obrońca dobrego imienia Lecha Wałęsy i prawdy o ruchu Solidarności. Tak, zdecydowanie tak. Wielki zwolennik Lecha Wałęsy od sierpnia 80 roku, cały czas wierny idei Lecha Wałęsy. Fotograf. Autor wielu wystaw poświęconych krajobrazom z całego świata i tego miejsca twojego zamieszkania, posiadacz dużych zbiorów fotograficznych. Tak, podróżując po świecie, podróżuję zawsze z aparatem fotograficznym i po powrocie z wielu wypraw udało mi się organizować wystawy fotograficzne dotyczące tych miejsc, które odwiedzałem na świecie. I w drugą stronę, jeżdżąc po świecie, kiedy trafiałem do środowisk polonijnych, to starałem się w środowiskach polonijnych przedstawić piękno naszego kraju. Animator ruchu turystycznego. Wiemy, że Jarosław jest inicjatorem wielu wydarzeń turystycznych, cyklicznych i takich spontanicznych. Tak, zanim się zaczęły na dobre festiwale podróżnicze, czyli w latach 90. to miało miejsce, ja w bardzo smutnych latach 80. zacząłem organizować takie ogólnopolskie spotkania miłośników gór. W Łodzi odbywały się słynne tygodnie gór, było ich 10. Spotkania polegały na tym, że przez 3 dni odbywała się sesja popularno-naukowa poświęcona danym górom czy danej problematyce w Łodzi, a później na 4 dni ruszaliśmy w góry, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. No i w końcu to najważniejsze, podróżnik, uczestnik wielu wypraw, ekspedycji, w tym uczestnik szczecińskiej wyprawy do Gruzji, w góry Wysokiego Kaukazu, organizowanej przez Marikę Pirwelli. A to dzięki Marice znalazłem się w pięknej Gruzji i miałem możliwość podziwiania Kaukazu. Jeszcze raz, Marika, serdeczne dzięki za to i myślę, że to nie będzie koniec spotkań z Gruzją. Trzeba tam przycisnąć do góry. Mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie uda nam się pojechać. To było po raz pierwszy. Było mi bardzo miło was wszystkich razem widzieć. Szlaki przetarte. Tak. No i w tej części biograficznej chciałem jeszcze, tutaj mam zapisane i tak zauważyć, że większość tej biografii można jakby posądzić czy oskarżyć za współudział Annę, żonę Jarosława. Jak zdążyłem gdzieś tak wyśledzić, to pierwszy kontakt mieliście przez bibułę. Pierwszy kontakt mieliśmy przez bibułę? Chyba nie, to jeszcze się trochę przed bibułą zaczęło, bo zaczęło się
w styczniu 1980 roku, a później bibuła faktycznie nas łączyła kilka tygodni po ślubie. Żona mnie opuściła, poszła strajkować, bo w Łodzi był strajk studentów. To wszystko zaczęło się w Łodzi, więc takich wspólnych momentów związanych z bibułą, z wyjazdami po świecie na pewno było mnóstwo. Okej, okay, no to zaczniemy podróżować. Myślę, żeby zacząć podróż, to musimy znaleźć jakiś jej początek. I myślę, takim punktem startowym dla ciebie to była Łódź, no i Uniwersytet Łódzki. Jak rozmawialiśmy kiedyś, powiedziałaś mi taką tezę, czy takie zdanie, że w tamtych czasach Uniwersytet Łódzki miał najważniejszy Instytut Geografii w całej Europie. I jak to tu nam... Nie wiem, czy aż tak górnolotnie to może brzmieć. Tak, ja cały czas uważam, że łódzka geografia w latach 70. to była potęga, jeżeli chodzi o geografię w Polsce i w Europie. Była geografia bardzo mocno rozwinięta fizyczna i tutaj nazwisko profesora Jana Dylika znane na całym świecie. I ta druga geografia, która mnie bardziej interesowała, czyli społeczno-ekonomiczna, której twórcą był pan profesor Ludwik Straszewicz, do którego dzisiaj pewnie jeszcze kilka razy będziemy wracać. I myślę, że też jakby ta uczelnia no, była początkiem wielu tych punktów twojej biografii. No właśnie ten ruch solidarnościowy, ruch studencki, ale też te pierwsze wyprawy. Tą pierwszą wyprawę jeszcze organizowałeś jako student, tak? Tak. No, lata 70. to świat był dla nas praktycznie zamknięty. Jako studenci geografii chcieliśmy ruszyć w świat, wyjechać poza granice obozu krajów socjalistycznych i z początkiem 1978 roku zaczęliśmy organizować wyprawę, którą nazwaliśmy Azja 78. Wyruszyliśmy w takim bardzo historycznym dzisiaj momencie, bo wystartowaliśmy 31 sierpnia 78 roku, wtedy ten 31 sierpień jeszcze nic nie znaczył i data powrotu też jeszcze wtedy nic nie znaczyła. Wróciliśmy, proszę Państwa, 13 grudnia. A wyruszyliśmy w bardzo ciekawy region świata, bo przejechaliśmy przez Turcję, Irak, Syrię, Iran, który był w trakcie rewolucji, były to ostatnie dni szacha. Dotarliśmy do Afganistanu, do którego kilka tygodni później wkroczyła Armia Czerwona i zaczęły się kolejne tarcia zbrojne i skończyliśmy na Pakistanie, konkretnie na Beludżystanie pakistańskim, czyli miejscu, w którym złapano później Bin Ladena. 40 lat podróżowania, tak mniej więcej można to... Tak, to trochę ponad 40 lat, bo pierwsza ta daleka, egzotyczna podróż to 1978 rok. To tak ile tych, możesz, ty znasz liczbę swoich tych podróży, czy tak? Nie znam, nie liczyłem, nie interesowało mnie to nigdy. Rocznie jedna, dwie? No na pewno... W początkowym okresie to nie była jedna podróż rocznie, bo lata 80. to nie było możliwości wyjeżdżania. Zaczęło się na dobre jeżdżenie jesienią 1989 roku, kiedy się zmieniły realia polityczne w Polsce i od tego czasu faktycznie tych wyjazdów egzotycznych było dużo, ale ile nie potrafię podać. To też pewnie nie potrafisz podać ile miejsc, czy regionów, krajów? Nie liczyłem nigdy tego, bo nie podchodzę do wyjazdów w ten sposób, żeby zaliczać kolejny kraj. Po prostu jeżdżę w te regiony, które mnie interesują, pasjonują, pociągają w jakiś sposób. No, ale było trochę egzotycznych, tak? Przynajmniej z naszego punktu tu geograficznego.
to twoje ulubione kierunki to Ameryka Południowa, ale też była Argentyna, Brazylia, Chile, Ekwador, Peru, tak, Bolivia, Nepal, India, Tanzania, Maroko, Madagaskar. Tak, na pewno ulubionym kontynentem jest Ameryka Południowa, w której byłem 7 razy, spędziłem tam ponad 9 miesięcy życia. Ciągnie mnie do Ameryki Południowej pewnie ze względu na kontakty z Polakami żyjącymi, głównie w tych krajach, które Mirku wymieniłeś na początku, czyli Argentyna, Brazylia i Chile, ale nie stroniłem też od innych wspaniałych wyjazdów do Afryki, Azji, czy w końcu przygody takie podróżnicze można przeżywać też bardzo blisko domu. My mieszkamy w tak pięknym miejscu na Pojezierzu Gostynińskim, że spływ kajakiem pięknie meandrującą rzeką z krwą lewą do Wisły, to się płynie kilkanaście kilometrów. Taka podróż kajakiem trwała kilkanaście godzin i trudy były nie mniejsze niż wchodzenie na Kilimandżaro. No tak, to już to tak jakby wchodzimy w takie rejony, gdzie i te podróże, które znalazły miejsce w twoich publikacjach. Twoja pierwsza książka wydana została w 2010 roku i wydaje mi się, to były polskim szlakiem przez Amerykę Południową. I wydaje mi się, że to jest taki punkt zwrotny troszkę w sposobie twojego podróżowania i w ogóle w tej twojej biografii, że ta książka otworzyła pewne i inne możliwości i dała ci wiele różnych innych korzyści. I ciekawy jestem, dlaczego wcześniej i skąd się wziął ten impuls do pisania, a go nie było jakby wcześniej. Impuls do pisania był od samego początku, a wziął się ze wspaniałych studiów geograficznych, bo nasi opiekunowie wyruszali często ze studentami w teren i zobowiązywali nas do prowadzenia notatek i ze wszystkich ćwiczeń terenowych, ze wszystkich wyjazdów zawsze przywoziliśmy notatki i tak mi zostało, że jak ruszałem w świat, to notowałem. Skąd zainteresowania Ameryką Południową? To tutaj znów z wielką przyjemnością wrócę do profesora Straszewicza, który zainteresował mnie problematyką Polonii, a mianowicie na uniwersytecie żeśmy opracowywali Atlas Polonii francuskiej i była to pierwsza taka wspólna publikacja. Po wyprawie tej naszej uniwersyteckiej, o której mówiłem, no lata 80. sytuacja polityczna nie sprzyjała temu, żeby wyjeżdżać, a poza tym założenie rodziny, pojawiły się dzieci. Jeździliśmy, ale jeździliśmy po Polsce na rowerach, chodziliśmy po Tatrach. Córki miały 2 i 4 lata, kiedy przeszliśmy całe Tatry wzdłuż i wszerz, nocując we wszystkich polskich schroniskach, a 89 rok to spełnienie tego, o czym od dawna myślałem, możliwość wyjazdu do Ameryki Południowej i tutaj znów postawienie na bardzo dobry temat, czyli na temat Polaków mieszkających w tych krajach. Pojechaliśmy w doskonałym momencie, bo Polonia argentyńska czy brazylijska praktycznie nie utrzymywała kontaktów z krajem i wszyscy byli ciekawi jesienią 89 roku, co się w Polsce dzieje, także podróżowaliśmy wtedy z dwójką kolegów przez ponad 3 miesiące i trafialiśmy od jednych Polaków do drugich, ewentualnie podejmowani byliśmy również przez polskich misjonarzy pracujących w tych krajach. Tak, ta książka, znam tą książkę, ona tak na poły jest podróżnicza, na poły jest historyczna. Nawet wydawało mi się, że ta droga przez tymi szlakami Ameryki Południowej służy ci po to, żeby dojść do gospodarzy, do tych ludzi i opowiedzieć ich historię, no niesamowite historie tych mieszkańców tam.
Tak, w Ameryce Południowej ja uczyłem się prawdziwej historii Polski, tej historii, której nie uczyli nas w latach 60. czy 70. w szkole. Dotarło do mojej świadomości, ile Polska straciła po II wojnie światowej, że wielu z tych naszych wspaniałych rodaków po wojnie nie mogło powrócić do Polski, wybrało nowe tereny, gdzie się osiedliło, czy Ameryka Południowa, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, Południowa Republika Afryki. Tam zdałem sobie z tego doskonale sprawę. Króciutko może jeszcze o tej kolejnej książce, która wyszła w 2015 roku, o jeden ląd za daleko. Czym ona się różni od tej Książki? Zasadniczo się różni. Proszę Państwa, tytuł tej książki miał brzmieć zupełnie inaczej. Chciałem nawiązać do Henryka Sienkiewicza, przynajmniej w tytule, bo tytuł miał brzmieć w pustyni, w puszczy, w górach i na wodzie. Czyli powiedziałem, o czym jest ta książka. Opisałem swoje podróże odbyte w różnych środowiskach przyrodniczych. Na pustyniach, w puszczach, na wodzie i w górach. Podróże, które realizowałem na czterech różnych kontynentach. Cały świat, jak i również Polska, ten spływ, o którym Państwu wspominałem, z krwą lewą, też w tej książce jest opisany. Przyjęło się od tego czasu powiedzenie Amazonia Gostynińska. No dobrze, to teraz przejdziemy do... Może trochę do tego Gostynina, a może tam w pobliże, do tych bud litwiańskich. Ale to, co nas prowadzi może w ten rejon, to te twoje zainteresowanie zespołem Skaldów. W 2015 roku wychodzi właśnie książka czy przewodnik Szlakiem Skaldów. Mieliśmy okazję tutaj z panią dr Mariką Firweli odwiedzić się w swoim miejscu zamieszkania, bo Jarek mieszka obecnie, jest łodzianinem, ale od jakiegoś czasu mieszka w takim uroczym zakątku, to się nazywa Budy Licieńskie, nad Jeziorem Lucieńskim. I tam państwo prowadzili, czy prowadzą gospodarstwa agroturystyczne. No i tam właśnie w tych obiektach tego gospodarstwa na ścianach jest dużo pamiątek z podróży pana Jarosława, ale dużo zdjęć i większość z tych zdjęć to są zdjęcia ze Skaldami i te przygody, które tam zostały zorganizowane. Może właśnie troszkę o tej książce i o tych budach i tych związku tych Skaldów swoim miejscem zamieszkania. Faktycznie, związki ze Skaldami, to co wcześniej mówiłem, są dużo wcześniejsze. Od 2007 roku grono fanów Skaldów z całej Polski, nie tylko z Polski, spotyka się raz do roku na zlotach fanów i kilka takich zlotów fanów było organizowanych również u nas w Budach Lucieńskich, także mieliśmy przyjemność w naszym gospodarstwie gościć Skaldów i nie tylko Skaldów, ale osoby w jakiś sposób powiązane ze Skaldami, na przykład w Budach Lucieńskich był wielki poeta, twórca te tekstów, które są śpiewane przez najznamienitszych polskich wykonawców, Leszek Moczulski, tak. Pamiątką dla Leszka Moczulskiego podczas pobytu w Budach miała być moja książka Polskim Szlakiem przez Amerykę Południową. Wręczyłem ją Leszkowi, który z zaciekawieniem książkę przeczytał i chciał nam podziękować za tę książkę i wspólnie dla niej i dla mnie napisał wiersz zatytułowany Radość Tańca, wiersz poświęcony tangu argentyńskiemu, który napisał pod wpływem właśnie jednego z rozdziałów z mojej książki. Mając ten tekst w ręku, popędziłem do braci Zielińskich z wielką prośbą, że jak jest taki fajny tekst, to dobrze by było, żeby powstała muzyka. Jacek Zieliński napisał muzykę do tego tekstu i tak dzisiaj, jak pójdziecie Państwo na koncert Skaldów,
to często na tym koncercie będziecie mogli usłyszeć radość tańca, miód na serce Ani i moje. No tak, to taka miłość odwzajemniona. Miałem okazję widzieć fragment koncertu na 50-lecie Skaldów i tam specjalna dedykacja dla Państwa Fischbach, dla Pani Ani, dla Pana Jarosława, od całego zespołu, tak honorowo odśpiewane i zadedykowane. Jak jesteśmy już w takim szlaku biograficznym, to przejdziemy do bardzo ciekawej pozycji przedostatniej Twojej książki, chyba wyszła w 2020 roku, tak? Tak, 2020. W 2020 roku. I to jest książka, której tytuł jest Powałęsajmy się po Polsce. Szlakiem Lecha Wałęsy. To jest taka pozycja. No to już od początku jest ciekawie, bo już jest tak marketingowo ładnie ustawione. Mamy bardzo ciekawą grafikę. Do współpracy przy tej książce udało ci się zaciągnąć no niemałe sławy. Tak, okładkę projektował Jerzy Janiszewski. Tak, wielka satysfakcja. Okładkę początkowo projektował mój przyjaciel Jan Karpiel-Bułecka. Natomiast w tej okładce było użyte pismo typu Solidaryca. W związku z tym, że nie chciałem popaść w konflikt z prawem, to zwróciłem się do autora pisma Solidarycy, twórcy logo Solidarności, pana Jerzego Janiszewskiego, z prośbą, żeby mi zatwierdził tę okładkę. Pokiwał palcem, nie, taka okładka nie przejdzie, nie podoba mi się, ale ustaliliśmy, że w takim razie, jeżeli nie będzie okładki Jaśka Karpiela-Bułecki, to będzie okładka zaprojektowana przez samego Jerzego Janiszewskiego i dzięki temu okładka książki wygląda tak, jak wygląda. A drugą wielką satysfakcją było to, że pozwolił w książce wykorzystać swoje rysunki pan Jacek Fedorowicz, który zresztą dwa dni temu był to tutaj u Państwa w tej sali, także jestem bardzo wdzięczny jednemu i drugiemu panu, że mogłem skorzystać z ich dzieł. No tak, w książce jeszcze dużo jest, dużo takich fotografii z życia Lecha Wałęsy. Jest to przewodnik, ale taki przewodnik nie do końca taki może geograficzny, bo wydaje się, że tą książką wypełniasz pewną misję, którą no jakoś tak ciągniesz przez przynajmniej od 2015 roku, misję właśnie obrony dobrego imienia Lecha Wałęsy i takiej pewnej prawdy o Solidarności, która w jaki sposób próbuje być zmieniana i jakby postać Lecha Wałęsy próbuje się jakby stonować, a ja też pamiętam ze swojej historii w Ameryce Południowej udało mi się być w tych samych rejonach, w Panamie, w Ekwadorze, w roku 80, w Chile i tam, ponieważ jestem studentem, czy byłem absolwentem szkoły morskiej w Szczecinie, więc statkiem szkolnym przybyliśmy, to są dużą grupą studentów i w 80 roku, gdzie nie przebywaliśmy, to z takim aplauzem nas witano, wszyscy znali imię Lecha Wałęsy, żeby nas jakby pokazać swoją sympatię, czy jakiś taki związek z Polską, to po prostu wymawiali Walesa. I tak nas po prostu tam entuzjastycznie witano. I myślę, że cały świat znał tą postać i jej znaczenie było duże dla świata.
cały świat znał i zna postać Lecha Wałęsy. Potwierdzam, Mirku, to co mówiłeś. W każdym zakątku świata, gdzie byliśmy, w najmniejszych wioskach, nazwisko Wałęsy jako drugiego Polaka obok Jana Pawła II wszędzie było wymieniane, i to wymieniane w jak najlepszym kontekście. Ja myślę, że tak jak większość ludzi w Polsce, nie mogę się pogodzić z fałszowaniem historii, jakie ma miejsce w ostatnich 6 latach, i moim sprzeciwem, niegodzeniem się na to, co czynią władze w naszym kraju od 6 lat, było napisanie tej książki, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Książkę tę zadedykowałem swojej wnuczce Zuzi, żeby znała prawdę historyczną i żeby nigdy nie lękała się występować w słusznej sprawie, w obronie prawdy. No dobrze, to najwyższy czas, żebyśmy tutaj przystąpili do prezentacji twojej najnowszej książki. Książka jest bardzo świeżutka. Ja myślę, że gdzieś chyba wyszła dopiero z drukarni we wrześniu. No i mamy to szczęście, że jest po raz pierwszy prezentowana właśnie w Szczecinie. Tak, niskie moje ukłony i serdeczne podziękowania za to, że mogłem z książką pojawić się w Szczecinie. Jest to, proszę Państwa, pierwsza publiczna prezentacja książki. No to może, Jarek, zaczniesz tutaj jakby prezentować książkę. I moja propozycja jest taka, żeby jeszcze jednak raz wrócić trochę do tej Łodzi i rozpocząć może od tej dedykacji, dlaczego ona taka jest i co chciałeś przez to tutaj powiedzieć, że jednak pierwszą osobą, którą chciałeś uhonorować, to jest pan profesor Ludwik Straszewicz. I też bym chciał przy okazji Mariki spytać, jakby wrócić troszeczkę do tej Łodzi. Czy ty, będąc taką młodą dziewczyną z Tbilisi, jak wybierałaś się na studia do Polski, to wybierałaś tak celowo Łódź? Wiedziałaś, że to jest największy w Europie Instytut Geografii, czy to taki był przypadek? Proszę Państwa, specjalnie siedzę cicho, żeby nie przegadać panów, ale on zadaje takie pytanie, że na to dwuminutowej odpowiedzi nie ma. To masz tylko dwie minuty, więcej ci nie mogę dać. Ja wyciągnęłam z kapelusza przyjazd do Polski. To była współpraca mojej uczelni z tak zwanymi demolutami europejskimi i wyciągnęłam Polskę. Kolega coś innego, jeszcze następny kolega coś innego. Przyjeżdżając do Polski, właściwie pan profesor Straszewicz był pierwszą osobą, z którym miałam kontakt. I to jest moje wielkie szczęście. Miałam przyjemność poznać człowieka starej daty. Nie chciałabym zbyt mocno rozwijać ten temat. Mogłabym mówić zarówno o panu profesorze, jak i o moim pierwszym pobycie, bo to jest teraz drugi mój pobyt, który trwa od 40 prawie lat. Natomiast to była wyjątkowa osobowość, człowiek starej daty, to właściwie teraz z czasem zdaję sobie sprawę, jakie to było wyróżnienie dla mnie, że trafiłam w jego ręce. On był moim promotorem. I ostatnie zdanie, którym chciałabym dokończyć. Ja kocham Polskę i to jest właśnie zasługa moich kontaktów z takimi osobowościami, jak pan profesor Straszewicz. Wszędzie są dobre, złe, bardzo dobre osoby, ale to była osobowość. Człowiek starej daty i druga osoba to jest pan profesor Ernst, to jest nasza sala konferencyjna, tak. Pan profesor Straszewicz i obok pan profesor Ernst.
Tak. No dobrze, to na tym może zakończymy, chyba że jeszcze Jarek chciałbyś... Nie pozwolę zakończyć, chcę jeszcze powiedzieć dwa zdania na temat profesora. Wspaniały człowiek, proszę Państwa, jest to szalenie istotne dla człowieka, na jakiego pierwszego szefa trafi. Ja trafiłem na wspaniałego człowieka, lepiej nie można było trafić. Bardzo mądry człowiek, z wielkim sercem, bardzo oddany ludziom, pokazujący wszystkim, co w życiu jest najważniejsze, nie bojący się nikogo, rozmawiający o takich tematach, o jakich w latach 70. czy 80. nie można było rozmawiać. To właśnie profesor zainteresował mnie Polakami na świecie, o tej Francji, o Atlasie Polonii mówiłem, ale również profesor nam uświadomił rzecz, o której żeśmy wtedy nie mieli pojęcia, że gdzieś w dalekim Kazachstanie żyją Polacy, którzy zostali zesłani tam podczas II wojny światowej, że ci Polacy żyją w bardzo złych warunkach i że należy im pomóc. Taki był profesor Straszewicz. To była wyjątkowa postać, rzeczywiście wyjątkowa postać. I tu jednej rzeczy chciałabym, nie wiem, wrócić czy zaakcentować. W pewnym momencie pytałeś Jarka, do ilu krajów, liczba, statystyka. To była postać, dla którego statystyka, liczba, dużo, mało, dla niego miało znaczenie jakość. I sądzę, że to, co nie liczysz, do ilu krajów jeździłeś, ile razy jeździłeś, to między innymi też gdzieś tam między wierszami jest wpływ właśnie takiego nauczyciela, takiego profesora, który nauczył, że nie warto myśleć liczbami, tylko warto myśleć jakością. Oczywiście, Marika, i jeszcze jedna drobna moja uwaga. Zobacz, jak profesor Straszewicz cię przyjął, zobacz, jak przyjmowaliśmy ludzi przyjeżdżających do Polski w tamtym okresie. Z Polską jesteś związana, mówisz, że Polskę kochasz, bo tak zostałaś przyjęta. I popatrzmy na to, co dzieje się dzisiaj na granicy białoruskiej. Jeżeli tych ludzi wyrzuca się z powrotem, skazuje się na wielkie cierpienia, kiedyś za to, proszę Państwa, zapłacimy po prostu, bo ci ludzie nas nie będą lubili. No tak, to już takie spuentowanie prawie Nie, na puentę jeszcze będzie czas, natomiast, mam nadzieję. Wróćmy do tych liczb i do tej książki, bo książka tak jakby jest pewnym indeksem i taką encyklopedyczną też sytuacją. I gdzieś z publikacji wynika, że ująłeś w niej około 1000 nazw, czy 1000 nazw? Około 1200 nazw jest, znów nie liczyłem do. Tak, dokładnie. Ale same nazwy jakby niewiele wnoszą emocji, natomiast za tymi nazwami właśnie kryją się historie ludzi, którym udało się te nazwy jakby wprowadzić na mapę świata. I to jest dopiero jakieś bogactwo tej książki, gdzie by przy każdym przystanku, przy każdej pozycji można by jakby rozpocząć nową historię i nową książkę. Tak, ja później, jak będę miał swoją opowieść o książce, to będę chciał trochę dokładniej o tych sprawach powiedzieć, przy czym będę chciał Państwu w trochę nietypowy sposób przedstawić tę książkę. Nie będę mówił nie będę mówił o nazwach, a będę mówił o ludziach, żeby nadać tej książce ludzką twarz i pokazać, że wszystkie, zdecydowana większość polskich nazw na mapach świata związana jest z konkretnymi postaciami, z konkretnymi osobami. No to zaczynaj, bo już zostało nam 20 minut. To zaczynajmy. Proszę Państwa, co to są polskie nazwy geograficzne na mapie świata? Ująłem temat bardzo szeroko, czasami pewnie za szeroko. Wiadomo, że
będą to miasta, wsie, góry, rzeki, przełęcze, ale również będą to nazwy nadane szlakom turystycznym, szlakom wspinaczkowym, a nawet schroniska górskie, które znajdują się w różnych miejscach na świecie. Postarałem się podzielić polskie nazwy geograficzne na dwie kategorie. Te kategorie, które funkcjonują do dzisiaj i są nazwy historyczne. W książce jest taki stempel, nazwa historyczna i inna czcionka, żeby łatwiej było do tego dotrzeć. Zaraz o tym powiem, a tutaj Marika, jak możesz wrócić do tego zdjęcia, zdjęcie prezentujące późniejsze. O, dziękuję. Rumunia, wieś Kaczyka. Nazwy w Rumunii pisane są w różnych językach. Jaki język jest na pierwszym miejscu, zależy od ilości udziału procentowego ludzi mówiących danym językiem, czy przyznających się do danej narodowości. W Kaczyce mieszkają Rumuni oraz Rumuni pochodzenia polskiego, stąd pierwsza nazwa pisana jest w języku rumuńskim, druga nazwa jest w języku polskim. O profesorze już żeśmy sobie mówili. I proszę Państwa, chcę zwrócić uwagę na to, jak bardzo skomplikowane są kwestie historyczne związane z polskimi nazwami na mapach świata. Jedna z takich komplikacji wiąże się chociażby z historią naszego kraju. Tutaj postanowiłem Państwu zaprezentować mapę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Żebyśmy zdawali sobie sprawę, że przez kilkasetek lat taki twór państwowy istniał, obejmujący tereny Polski i obejmujący tereny Litwy. Będzie to miało znaczenie, jak będziemy mówili o polskich nazwach związanych chociażby z Mickiewiczem czy z Domejką. No, zastanawiam się, czy pisząc o polskich nazwach geograficznych, na pewno przy tych osobach możemy powiedzieć, że byli Polakami. Litwo, ojczyzno moja, prawda? Więc są pewne takie niuanse, na które należałoby zwrócić uwagę. Jeżeli jesteśmy przy tej mapie, to widać tutaj Kurylandię, również zaznaczony obszar w takie żółte paski. Jest to obszar, który w którymś momencie należał również do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Władcy Kurylandii kolonizowali niektóre tereny na świecie, założyli na krótki czas polskie kolonie w Gambii i polskie kolonie w Trynidadzie. Do dzisiaj to ma odzwierciedlenie w nazwach geograficznych. Mówiąc o konkretnych nazwiskach, są tacy Polacy, do których pewnie się trochę mniej chętnie przyznajemy, jak chociażby Dzierżyński czy Marchlewski, ale w żyłach tych ludzi również płynęła polska krew, w związku z tym nie mogłem pominąć tych nazw i nazwy, które związane są z nazwiskami obu tych dżentelmenów, również umieściłem w książce. Nazwy historyczne, proszę Państwa, o których mówiłem, ta druga kategoria, to są nazwy, które nie istnieją już dzisiaj. Nie istnieją z różnych powodów. Z powodów zmian w środowisku geograficznym. Kiedyś w pobliżu Indonezji była niewielka wyspa, która nazywała się Polską Czapeczką. Pod koniec XIX wieku ta wyspa przestała istnieć, bo leżała w pobliżu wulkanu Krakatau i podczas słynnej erupcji tego wulkanu wyspa zginęła po prostu z mapy świata.
Są również rejony na świecie, które nosiły polskie nazwy, a dzisiaj ich nie ma. Wrócę na moment jeszcze do wspomnianego Marchlewskiego i Dzierżyńskiego. W latach 20. i 30. ubiegłego stulecia Stalin na terenie Związku Radzieckiego utworzył takie enklawy narodowe i między innymi powstały te dwie enklawy na Białorusi i na Ukrainie, gdzie większość stanowili Polacy. Było to robione wszystko w tym celu, żeby przekonać Polaków mieszkających na tych terenach do nowego ustroju. Sytuacja się na szczęście nie powiodła i w połowie lat 30. oba te regiony narodowe na terenie Związku Radzieckiego przestały funkcjonować. Marika, jak możemy wrócić do Lwowa. O, dziękuję. Proszę Państwa, jesteśmy nie w tym naszym Lwowie na wschodzie, tylko jesteśmy w Niemczech. Koniec II wojny światowej zastał wielu Polaków w Niemczech. Byli tam nasi rodacy wywożeni na roboty, na zniemczenie, byli zsyłani do obozów pracy, do obozów żołnierskich. W momencie, kiedy skończyła się wojna, ci ludzie uzyskali wolność, wyszli. Ale no, nie zdajemy sobie pewnie sprawy, w jakiej sytuacji byli. Ja miałem tę przyjemność spotkać kilka takich osób w Brazylii czy w Argentynie. Wyszli jako nędzarze, głodni ludzie, którzy nie mieli żadnych pieniędzy i trzeba było tymi ludźmi się zająć. W związku z tym w Dolnej Saksonii, w północnych Niemczech, niemieckie miasto Haren zostało opuszczone przez Niemców i w to miejsce napłynęli ci Polacy znajdujący się w Niemczech. Pierwotnie miasto chciano nazwać Lwów. Stalin tutaj bardzo ostro zaprotestował, nie pozwolił na nazwanie miasta Lwowem. I miasto nosiło nazwę Maczków, ponieważ tereny te zostały wyzwolone przez żołnierzy, którzy służyli w armii generała Maczka. W tym Haren w polskim Maczkowie przez ponad 3 lata była bardzo duża kolonia polska, liczyła około 30 tysięcy mieszkańców. Były polskie szkoły, były polskie kościoły, były polskie drukarnie, Uniwersytet Ludowy, przyjeżdżały teatry z Polski realizować przedstawienia teatralne i taka sytuacja trwała do końca 1948 roku, kiedy nasi rodacy w zdecydowanej większości zdecydowali się na opuszczenie Niemiec i wyjechanie na dalszą emigrację do Ameryki Południowej, Australii, Afryki Południowej. Bardzo niewiele osób wróciło do Polski. Tu oczywiście spotykały ich jakieś represje. Jeżeli mówimy o tego typu miejscowościach, to warto byłoby wspomnieć o tym, że Polakom pomocy na świecie udzielano również w bardzo egzotycznych krajach. O tym będziemy sobie mówili za moment. Jak mogę, następne zdjęcie. To są polscy uchodźcy, kobiety i dzieci, które szły razem z armią Andersa, wydostały się ze Związku Radzieckiego w 1942 roku, poszli na wschód, albo przeszli granicę do Iranu, albo przepłynęli przez Morze Kaspijskie do Iranu. Tam znaleźli pomoc. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ci ludzie biednie wyglądają. To, co mówił Kaczyński, że uchodźcy przynoszą pasożyty, ciężkie choroby. Tak, to wszystko prawda w stosunku do Polaków, którzy uciekali ze Związku Radzieckiego do Iranu. Wiele ludzi chorowało na tyfus, było bardzo ciężko chorych. Irańczycy przyjęli ich, zaopiekowali się, zorganizowali opiekę medyczną, pomogli w dalszych przemieszczeniach tych ludzi. Część ludzi
część Polaków, zwłaszcza kobiet i dzieci, znalazło schronienie w Indiach. Duża część Polaków również trafiła do Afryki. Jak możesz, Marika, następne, jeszcze następne może zdjęcie. I tutaj mam pamiętnik takiej młodej Polki, która spędziła 5 lat w Rodezji. Inne obozy były organizowane w Tanganyice. Miałem tę niewątpliwą przyjemność spotkać panią Krystynę Szubę, 90-kilkuletnią kobietę w Buenos Aires, bo przeniosła się później do Argentyny, dysponowała pamiętnikiem spisanym w obozie w Afryce, dysponuje całym tym pamiętnikiem, niesamowite wspomnienia. Mówiąc jeszcze o polskich nazwach związanych z okresem II wojny światowej, bo tutaj w Afryce tych nazw nie znajdziemy, jak możesz, Marika, jeszcze wcześniej wrócić do tych zdjęć, dziękuję bardzo. Była również liczna kolonia Polaków, którzy trafili do Meksyku i w Meksyku, w centralnej części tego kraju, powstała miejscowość nazwana Małą Polską. Tam przez 3 lata byli polscy uchodźcy, którymi również opiekowano się w doskonały sposób. I ta nazwa Mała Polska dzisiaj już na mapach nie funkcjonuje, ale myślę, że warto o niej mówić i warto przypominać. Opisując niesamowite historie ludzi, chcę Państwa zapytać, czy wyobrażacie sobie Państwo, że można zanieść kwiaty na swój grób? Ciężko to sobie wyobrazić, a tutaj znów kilka słów chcę powiedzieć o Polce, którą mieliśmy zaszczyt poznać w Brazylii. Janka Wścieklica, uczestniczka Powstania Warszawskiego, która po powstaniu została wywieziona do Stalagu w Oberlangen w Niemczech przy granicy z Holandią. Obóz zresztą też wyzwolony przez żołnierzy generała Maczka. Janka później wyemigrowała do Brazylii i całe życie spędziła w Brazylii. Pierwszy raz, proszę Państwa, do Polski wróciła pod koniec lat 60., czyli ponad 20 lat po powstaniu. Jak przyjechała do Warszawy, to okazało się, że ma swój własny grób. Po prostu w czasie powstania pożyczyła swój sweter, gdzie była naszywka z wypisanym imieniem i nazwiskiem. Ta koleżanka, która korzystała z tego swetra, zginęła w powstaniu warszawskim i zidentyfikowano ją jako Janinę Szczepańską. No, po 20 kilku latach nie chciała już tego wszystkiego odkręcać i przyjeżdżając do Polski za każdym razem chodziła na Powązki, na własny grób, złożyć kwiaty i zapalić świece. To taki przykład, żeby pokazać, jak skomplikowane są losy Polaków i jak trudno jednoznacznie o pewnych sprawach mówić. A teraz, proszę Państwa, na moment wróćmy do konkretów, do najstarszej polskiej nazwy geograficznej na mapie świata. Nad Amurem, czyli na pograniczu Rosji i Chin, powstała w 1633 roku osada Jaksa. Założył ją niejaki Nikifor Jaksa Małachowski, który był wzięty przez Rosjan do niewoli, zesłany na Daleki Wschód. I tutaj po wyjściu z niewoli losy jego były bardzo barwne, ale w każdym razie na 15 lat udało mu się stworzyć własną osadę, którą nazywał nawet państwem. Miała fortecę, była to taka osada typowo obronna, nosiła nazwę Jaksa, a powierzchnia tej osady była niesamowicie wielka, bo był to prostokąt 30 na 40 metrów, ale jest to pierwsza polska nazwa geograficzna na mapach świata. A to herb Jaksy.
I proszę Państwa, na moment zatrzymajmy się w tej mojej ukochanej Ameryce Południowej, w Andach. Lecimy nad najwyższym szczytem na kontynencie, nad Aconcagua. Aconcagua nie została zdobyta po raz pierwszy przez Polaków, ale w latach 30. ubiegłego stulecia była zorganizowana polska ekspedycja w Andy, gdzie wytyczono nową trasę na Aconcagua. Jest ta trasa nazwana Drogą Polaków. Polacy odkryli kilka jeszcze innych nieznanych, niezdobytych szczytów i nadali im polskie nazwy. Także od lat 30. w Ameryce Południowej jest sporo polskich nazw geograficznych. Później te wspaniałe osiągnięcia Polaków kontynuowali Polonusi, którzy osiedlili się po II wojnie światowej w Argentynie, i młodzi Polacy organizowali cały szereg wypraw w Andy, aby zdobyć dziewicze szczyty. Prawodawstwo argentyńskie mówiło o tym, że jeżeli jakiś szczyt był niezdobyty, liczący powyżej 5000 metrów nad poziomem morza, to można nadać im polskie nazwy. Okazji do organizacji takich obozów wysokogórskich było mnóstwo. 1966 rok, bardzo hucznie obchodzona przez Polonię Argentyńską rocznica tysiąclecia Chrztu Polski, i jeden ze szczytów powyżej 5000 metrów nazwano Millennium Polski. Wróć jeszcze do tamtego przeźrocza. Tutaj wracam znów do konkretnych osób. 89 rok, ta pierwsza podróż do Ameryki Południowej. Docieramy do Mendozy. Trafiamy do Zbyszka Gębarskiego, to ten pan z akordeonem, żołnierz walczący w armii Andersa pod Monte Cassino. Szlak bojowy zakończył we Włoszech, w Bolonii. Wiedział, że do Polski nie może wrócić, w związku z tym znalazł młodą, fajną, 17-letnią dziewczynę, Luiginę, która siedzi tutaj na kanapie, i osiedlili się we Włoszech. No, koniec lat 40. wielki kryzys ekonomiczny w Europie Zachodniej, we Włoszech bezrobocie, nie było pracy, w związku z tym okoliczności zmuszają ich do emigracji do Argentyny. Wyjeżdżają tylko na chwilę, tylko na moment, jak się poprawi we Włoszech, to wrócą. Nie muszę dodawać, że nigdy nie poprawiło się we Włoszech. Zbyszek został szefem Związku Polaków w Mendozie i pomagał organizować te wszystkie obozy wysokogórskie, o których wspominałem. Nie było za bardzo czasu o to, żeby zadbać o kontynuację jakichś tradycji polskich w rodzinie. Ciężko pracował Zbyszek. Dopiero kiedy przeszedł na emeryturę, zajął się swoją wnuczką. Tutaj na zdjęciu ta mała dziewczynka, 3-letnia, to Ola, wnuczka Zbyszka, dzisiaj dorosła dziewczyna po pani doktor, a to było święto rasy, kiedy różne narodowości prezentowały swoją kulturę, i tutaj Ola jako przedstawicielka Polski w Mendozie. Dowód na to, że Zbyszek służył w armii Andersa, że przeszedł cały szlak bojowy odznaczony krzyżem Monte Cassino. I proszę Państwa, tych szczytów zdobywanych później przez polskich harcerzy w Argentynie było mnóstwo. Są szczyty nazwane Giewont, Tatry 1, Tatry 2, generał Bur Komorowski, Teofil Janiszewski. I podczas, w 69 roku, podczas zejścia ze szczytu, który nazwano generał Bur Komorowski, jeden z polskich harcerzy, młody 19-letni chłopak Marek Gański, ginie w lawinie kamiennej. I Polacy, chcąc, żeby upamiętnić ten moment, podejmują decyzję o budowie polskiego schroniska wysoko w Andach, schroniska położonego na wysokości prawie 2000 metrów. Jest to chyba, nie chyba, jedno jedyne polskie schronisko położone poza Polską gdzieś w górach wysokich. Przez wiele lat
przez wejście do tego schroniska. Przez wiele lat opiekunem schroniska był Zbyszek Gębarski. W momencie, kiedy zmarł, polskim schroniskiem opiekowała się jego żona Luigina Włoszka. Niestety pani też wiekowa zmarła. Tutaj dane związane z położeniem schroniska. Widzicie państwo 1566 metrów nad poziomem morza, 142 kilometry od Mendozy. Kiedy zmarła Luigina, schroniskiem zaczął opiekować się ich syn Ricardo, z którym jesteśmy tutaj razem w schronisku. Ricardo do dzisiaj jest opiekunem tego schroniska, przy czym trzeba powiedzieć, że Ricardo należy do jednych z nielicznych Polaków, którym powodzi się ekonomicznie dość kiepsko. Funduszy na utrzymanie schroniska jest bardzo mało, ponieważ Polonia wcześniej bardzo chętnie wykładała pieniążki na utrzymanie schroniska, ale dzisiaj tych ludzi, którzy walczyli w armii Andersa, albo już nie ma, albo została garstka. I w związku z tym ja podjąłem próbę zorganizowania w jakiś sposób funduszy, żeby wesprzeć to nasze polskie schronisko w Mendozie, bo myślę, że bez naszej pomocy to schronisko niestety niedługo przestanie istnieć. Ze schroniska widać polskie szczyty, widać Giewont, widać szczyt nazwany Krakus. To co ciekawe, wszyscy Polacy przyjeżdżający do tego schroniska są podejmowani tam bez uiszczenia żadnych opłat, także jesteśmy tam naprawdę mile widziani. Cały czas jesteśmy w Argentynie i żeby nie mieć w świadomości, że tylko są polskie szczyty, to są również polskie wsie. Polscy osadnicy wyjeżdżali do Ameryki Południowej od końca XIX wieku. Jest dużo polskich wsi na terenie Brazylii i Argentyny. Tutaj jedna z wsi położonej w prowincji Misiones, czyli północna Kanada, o wdzięcznej nazwie Wanda. Miejscowość położona tuż przy granicy z Brazylią. Po drugiej stronie jest miejscowość, która nazywa się Jagoda. Dlaczego te miejscowości tak się nazywają? Pewnie domyślacie się państwo, uhonorowanie córek marszałka Piłsudskiego. I polskie nazwy geograficzne na mapie świata pojawiają się cały czas. Jedne z ostatnich nazw związane są z polską ekspedycją kajakarzy, grupa studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, Kano Andes, wyruszyła na początku lat 80. na podbój rzek Ameryki Południowej. Zakończyli swoją wyprawę w Peru, gdzie jako pierwsi ludzie na świecie przepłynęli najgłębszy kanion na świecie, kanion Kolka. Najwyższa ściana w kanionie ma 4200 metrów, a ta niższa 3200, czyli tak obrazowo, żeby o tym wspomnieć, to jest dwa razy wyżej niż najsłynniejszy wodospad Niagara w Ameryce Północnej. I w kanionie Kolka znajdziemy również polskie nazwy geograficzne. To są wodospady Jana Pawła II, a jest jeszcze fragment kanionu nazwany kanionem Polaków. Ostatnie nazwy, które związane są z Polską, to są nazwy związane z Janem Pawłem II. We Włoszech są dwa szczyty nazwane jego imieniem. Jest kilka szlaków turystycznych Jana Pawła II. Na Annapurnie jest wyznaczona trasa wspinaczkowa Jana Pawła II i znajdziemy także szczyt Jana Pawła II na Antarktydzie. A jak jesteśmy, proszę państwa, przy tym kontynencie, to taka niespodzianka. Największa ilość polskich nazw geograficznych znajduje się na Antarktydzie właśnie, ponieważ druga połowa lat 80. to rozbudowa polskich stacji badawczych na Antarktydzie. Wysyłaliśmy tam liczne ekspedycje, które kartując ten teren nadawały polskie nazwy. I taka zupełnie ostatnia już polska nazwa, do której mnie się udało dotrzeć, to 2014 rok, Chile. Polacy kupują olbrzymią kopalnię
ród miedzi na obrzeżach pustyni Atacama i nazywają tę kopalnię imienia Ignacego Domeyki. Jest to piąty co do wielkości projekt górniczy na świecie. No i na deser została, proszę Państwa, polska nazwa czy nie polska nazwa? Znów trudno powiedzieć, brzmi tak jak polska nazwa. W Szczecinie musiałem powiedzieć o Zatoce Szczecińskiej, a znajduje się ona nie tylko nieopodal pięknego Szczecina, położonego w pobliżu Bałtyku, ale znajduje się także w Papui Nowej Gwinei. Zatoka nazwana w ten sposób pod koniec XIX wieku przez Niemców, którzy kolonizowali te tereny od 1884 roku do 1914 roku. Niemcy mieli protektorat swój w Papui na Nowej Gwinei i tam właśnie jedną z zatok nazwali Zatoką Szczecińską, a druga co do wielkości wyspa Papui na Nowej Gwinei przez te 30 lat, o których wspominałem, nosiła nazwę Nowe Pomorze. Dzisiaj jest to Nowa Brytania. Jak zmienili się kolonizatorzy niemieccy na kolonizatorów brytyjskich, zmianie uległa również nazwa. I chciałbym tym zakończyć, tym wielkim znakiem zapytania, czy Zatoka Szczecińska jest polską nazwą geograficzną, czy nie. Dziękuję Państwu bardzo. To tak na koniec dostaliśmy łyżkę miodu z odrobinem dziegciu, tak? To tak jakbyśmy zakończyli tą część nagraniową, tak? I kontynuujemy tak z biegu, czy tak? Czy mogę coś powiedzieć? Tak. Przeglądając tę książkę, na mnie ono zrobiło ogromne wrażenie, niesamowite wrażenie. Właściwie nie ma, trudno znaleźć kontynent, gdzie by nie było polskiej nazwy, związanej albo niezwiązanej z Polską, nazywane przez Polaków albo nie Polaków, góry, lasy, szczyty i takie różne. Czy któreś z tych nazw było najbardziej nieoczekiwane dla ciebie? To trudno mi powiedzieć. Chyba dużym zaskoczeniem była Zatoka Szczecińska, o której rozmawialiśmy, i również zaskoczeniem nazwy związane z moim rodzinnym miastem, z Łodzią. Jak rozmawiałem z kolegami geografami w Łodzi, to oni nie znali tych nazw, a na Antarktydzie są dwa miejsca, które noszą nazwę polskich geografów pracujących w Instytucie Geografii w Łodzi. Są to nazwiska pana Jersaka między innymi. Również mało kto wiedział o tym, że Łódź, jak ja to nazwałem, sięgnęła nieba. W Peru jest, proszę Państwa, szczyt o wysokości ponad 5600 metrów, nazwany Nevado Łódź, czyli śnieżny szczyt Łódź. Szczyt, na który weszli uczestnicy łódzkiej wyprawy w 1974 roku, nadali taką nazwę, natomiast świadomości tego w Łodzi zupełnie nie ma. Jeśli ktoś już przeglądał twoją książkę, czy treść tej książki stanowi według ciebie dla czytelników zaskoczenie, czy nie? Myślę, że tak, że dla mnie, pisząc tę książkę, wiele nazw stanowiło wielkie zaskoczenie. Zaczęło się oczywiście wszystko od Ameryki Południowej, że będąc w tej Mendozie miałem możliwość zobaczenia polskiego schroniska, zobaczenia z daleka, bo nie wszedłem na żaden z tych pięciotysięczników, który nosi polskie nazwy, ale dotarło to do mnie, że tych nazw geograficznych w Ameryce Południowej, szczytów,
wiosek, miast jest bardzo dużo. Prezentowałem to na różnego rodzaju spotkaniach i ludzie zaczęli mówić, a dlaczego zajmuje się tylko Ameryką Południową, zobacz jak to wygląda na świecie. Zdziwieniem było dla mnie, że nie było publikacji praktycznie na ten temat. Jedna jedyna książka, która wyszła, to w 1965 roku Kuzimiński wydał książkę o prawie identycznym tytule Polskie nazwy na mapach świata, ale to było prawie 60 lat temu. Wiele nowych nazw przybyło, a o wielu nazwach ze względów politycznych w latach 60. się nie pisało, więc stwierdziłem, że warto podjąć ten trud i zacząć szukać polskich miejsc na mapie świata. Te moje poszukiwania zajęły mi ponad 6 lat, natomiast jestem szczerze przekonany, że nie znalazłem wszystkich polskich nazw, że mam nadzieję, że podczas takich spotkań uda się ten zbiór w jakiś sposób uzupełnić, rozszerzyć, że tych nazw wspólnie znajdziemy jeszcze trochę. Dzień dobry, ja się nazywam Teresa Radziejewska. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I w nawiązaniu do pana ostatnich słów i w nawiązaniu do tego, co pan mówił wcześniej, chciałabym może wrzucić jeszcze kilka informacji, trochę prywaty szczecińsko-osobistej. Szczecińsko-osobistej dlatego, że tak jak pan mówił o rocznicy chrztu w 1966 roku, Szczeciński Klub Wysokogórski zorganizował wyprawę wysokogórską, wspinaczkową do gór Iranu. Tak się złożyło, że mój mąż był kierownikiem tej wyprawy, a właśnie wyprawa zdobyła kilka zupełnie nieznanych szczytów i jeden z nich został nazwany Cedynia Kuch, czyli szczyt Cedyni. Muzeum Regionalne w Cedyni miało właśnie zamiar zorganizować w rocznicę tej wyprawy, miało zamiar zorganizować taką pamiątkową wyprawę. Żyje do tej pory tylko jeden uczestnik i bardzo już leciwy tej wyprawy, no ale potem pandemia zahamowała te projekty. Może do tego jeszcze wrócą. Druga sprawa, kolejna rocznica Kopernika, rok kopernikański 1973. Rok również Szczeciński Klub Wysokogórski zorganizował wyprawę wspinaczkową, tym razem pod egidą oczywiście Kopernika, roku kopernikańskiego, ale na Spitsbergen. Znajomi między innymi Mirka Gendaja uczestniczyli w tej wyprawie i też zdobyto jeden z nienazwanych szczytów na Spitsbergenie, który nazwano szczytem Kopernika. Trzecia informacja to jest taka właśnie szczecińska też. Chyba dwa lata temu to było, mój młodszy kolega z Instytutu, pan Łukasz Maciąg, opublikował artykuł w międzynarodowym czasopiśmie geograficznym na temat nazw Szczecin albo Szczecino jakichś jako podobnych nazw geograficznych na mapach świata i tych nazw rzeczywiście znalazł całkiem niemało. Także będę, jeżeli chciałby pan to tym artykułem, to ten artykuł przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te informacje, bo bardzo chętnie, jeżeli będzie można dotrzeć do tych materiałów, to skorzystam. Tak szybciuteńko patrzyłem na Spitsbergen i tutaj widzę, że jedna góra Kopernika na Spitsbergenie już jest, ale została odkryta w 1934 roku przez Bernardzikiewicza i Siedleckiego, czyli najprawdopodobniej mamy do czynienia z dwoma górami Kopernika na Spitsbergenie. Dziękuję bardzo za te informacje. Może jeszcze ktoś będzie chciał zadać pytanie albo być może ktoś zna polską nazwę gdzie indziej i możemy sprawdzić, czy to jest też w książce. Dla mnie ta książka jest właściwie takim dokumentem. Kiedyś spytałam Jarka, skąd on dużo podróżuje,
tak jak sam też mówił. Niemniej jednak to nie znaczy, że był we wszystkich tych miejscowościach, czy zdobywał te szczyty, gdzie są te polskie nazwy. Natomiast mnie interesowało skąd, co stanowi źródłem informacji. Książka jest bardzo ciekawa, ale na ile to jest dokument, prawda? Na ile to jest taki dokument, że można polegać i można twierdzić, że to tak jest. I co stanowi źródłem, skąd pochodzi ta informacja, że to się nazywa tak i tak? To znaczy tak, ja miałem wielkie obiekcje pisząc tę książkę. Nigdy nie chciałem, żeby to było traktowane jako książka naukowa. Nie, to na pewno nie jest książka naukowa, jest to książka popularyzatorska. Nie miałem innych zamiarów. Skąd czerpałem informacje? Częściowo ze swoich wyjazdów, kontaktów z Polakami, możliwością odwiedzenia niektórych miejsc. Ja chyba w 10% tych miejsc, które są opisane w książce, byłem zaledwie. Pozostałe rzeczy to różnego rodzaju spotkania fanów geografii, osób zainteresowanych sprawami Polonii na świecie, śledzenie literatury, sprawdzanie pewnych informacji na mapach i na atlasach, jak i również posiłkowanie się, nie należy się do tego przyznawać, ale ja się przyznam, Wikipedią, bo nigdzie więcej informacji o danych miejscach nie znalazłem. Jeżeli znalazłem je w Wikipedii, starałem się w jakiś sposób potwierdzić, zweryfikować, odszukać na mapie. W dużej ilości przypadków to się udawało, ale nie wszędzie. Tam chyba są też podane takie współrzędne w tej książce, to bardzo konkretnie można osadzić. I tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy geografowie zrobili taką mapę i wykropkowali te polskie nazwy na mapie, czy góry, czy rzeki, czy większe, czy mniejsze miejscowości, to wyszłoby, że właściwie cała mapa świata jest pokryta tym, jest wykropkowana tymi polskimi nazwami geograficznymi. Oczywiście, że tak, Marika, to co wcześniej mówiłaś, nie ma kontynentu, gdzie nie byłoby tych polskich nazw. No, dla mnie zaskoczeniem była ta niesamowicie duża ilość polskich nazw na Antarktydzie, ale ma to swoje uzasadnienie i te nazwy akurat są dobrze udokumentowane, bo to są lata 70. W literaturze na ten temat jest dużo informacji. Stosunkowo mało tych nazw jest na kontynencie afrykańskim, ale tam również je znajdziemy. No, próbowaliśmy w jakiś sposób w okresie, kiedy Polska nie miała swojej niepodległości, kolonizować pewne tereny Afryki. Scholz Rogoziński niektóre wyspy na 2-3 lata skolonizował, później przyszli Niemcy i zabrali. Później może trochę mniej barwne polskie nazwy w Afryce związane z podbojem jednak Afryki. Polscy oficerowie służyli w armii Napoleona, która podbijała północną Afrykę i kilka nazw takich związanych z polskimi żołnierzami służącymi w armii Napoleona też znajdziemy. Ale czy wszystkie te nazwy są oficjalnymi nazwami, tak administracyjnie, i czy to są też zwyczajowe nazwy? Nie, różnie. Na przykład Nevado Łódź, którym się mocno interesowałem. Łodzianie zgłosili to do Wojskowego Instytutu Geograficznego w Peru, żeby tę nazwę formalnie uznać. O Nevado Łódź pisze się tylko w Polsce, natomiast nigdzie w literaturze peruwiańskiej tych informacji nie znalazłem. No bo nadanie nazwy to jest bardzo skomplikowany proces. Tam bierze udział wiele dyscyplin wręcz naukowych, żeby taką nazwę zatwierdzić i ją umieścić. Na pewno tak. Z jednej strony łódzka wyprawa ma dokumenty, że ten wniosek został przyjęty do Wojskowego Instytutu Geograficznego. No, z drugiej strony nigdzie formalnie nie jest to udokumentowane w Peru.
Ja tylko właściwie kilka słów takiego wielkiego podziękowania za to spotkanie i za to, czym się tutaj Pan zechciał z nami podzielić. Uwielbiam podróże i też kocham Amerykę Południową i muszę powiedzieć, że doznałam czegoś takiego, z czym tutaj chcę do Państwa się też zwrócić, może też jako z takim apelem, takiego, wiecie, takiej nieuważności do tej pory. I sobie myślę, kurczę, nigdy na to nie zwracałam uwagi, a przecież na pewno byłam w wielu miejscach, gdzie ta polskość była. I naprawdę tak sobie postanawiam, że z wielką uwagą będę teraz śledziła, jeżeli gdziekolwiek jeszcze mi się uda wyruszyć. I też chcę powiedzieć, że to, co Pan opowiada, jak czasami zdarza mi się też coś tam mówić o swoich podróżach, bo też uwielbiam to robić, to zawsze przytaczam słowa Ryszarda Kapuścińskiego, który tak pięknie powiedział, że istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą. I w gruncie rzeczy jest to rodzaj choroby nieuleczalnej, więc mi się to całkowicie potwierdza i cieszę się, że, a co, gdzieś to jest opisane nawet, że no po prostu się tutaj mogłam Pana spotkać i Pana poznać. I jeszcze za jedno zdjęcie chciałam podziękować. Za to zdjęcie tych młodych ludzi w strojach krakowskich, polskich strojach, bo rzeczywiście Polonia brazylijska to jest coś niesamowitego, bo tam są ludzie, którzy, tak właśnie za to zdjęcie, którzy są w trzecim, czwartym pokoleniu Polakami, oni nie byli nigdy w Polsce i oni naprawdę kultywują polskie tradycje, mają stroje na tych trzech króli, chodzą w tych strojach, właśnie mają zespoły, tańczą, śpiewają po polsku, co jest też pewnie takim no, cudownym znakiem, że tą polskość można ocalać, a nie, że po wyjeździe po 4 latach do Stanów już ktoś mówi, jak to się u Was mówi na przykład, nie? No, także pięknie dziękuję i szczególnie tutaj Grażynce i Mirkowi, bo to ich inspiracja, ale że pomimo tej podróży w deszczu naprawdę się cieszę, że tu byłam. Dziękuję i życzę dalszych wspaniałych podróży. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Ten cytat z Kapuścińskiego, kolejnego mojego mistrza, człowieka, którego czytam od 50 lat, znalazł się w pierwszej mojej książce. Dokładnie ten cytat, o którym pani mówi. I drugi cytat, nie potrafię go dokładnie to tutaj przybliżyć, ale Kapuściński mówił o tym, że podróż nie zaczyna się, kiedy fizycznie startujemy, tylko ta podróż zaczyna się dużo wcześniej, kiedy czytamy, przygotowujemy się do tej podróży i podróż praktycznie również nie ma końca. Wracamy z podróży, ale taśma pamięci, dopóki głowa pracuje, kręci się cały czas, także zgodnie z tym, co mistrz Kapuściński powiedział, podróż nie ma początku i nie ma swojego końca. Ale niestety spotkania mają koniec i serdecznie Państwu raz jeszcze dziękuję za przybycie. Jarkowi oczywiście za tą wiedzę, za te przebywanie po świecie i noszenie tej swojej misji jednej, drugiej i trzeciej. I jeszcze raz wspomnijmy może, pomyślmy o tym, jak Polacy zostali przyjęci na świecie i jako uchodźcy i pomyślmy sobie chwilę o tych wszystkich imigrantach na granicach świata, na polskiej również. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze informacja, jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani którąkolwiek z tych książek, to są one dzisiaj do nabycia. Dziękuję serdecznie.